wody dla gminy Kodeń. Dzisiaj nastąpi oficjalne podpisanie umowy na realizację zadania z Funduszu Sprawiedliwości. To będzie doposażenie środków OSP, między innymi tak, aby Straż OSP była gotowa udzielać pomocy między innymi ofiarom przestępstw i wypadków drogowych, bo przecież wszyscy wiemy, Szanowni Państwo, droga 816, droga wojewódzka łącząca przejścia graniczne dochodzi do wielu kolizji, czyli nasza Straż OSP, która udziela pomocy ratowniczo-gaśniczej, będzie również udzielała pomocy w czasie wypadków. Bardzo dziękuję za możliwość dzisiejszego spotkania i bardzo się cieszę, że Fundusz Sprawiedliwości po raz kolejny może wspierać ochotnicze straże pożarne. Szczególnie tutaj w powiecie bialskim, w gminie Kodeń, gdzie tych środków dotychczas nie było kierowanych tak dużo, więc tym bardziej to jest ważne. Ważne jest, bo rzeczywiście, tak jak było wspomniane, ochotnicze straże pożarne, jako że bardzo często jako pierwsze są na miejscu wypadków, pomagają ofiarom pokrzywdzonym w tych wypadkach komunikacyjnych, pomagają właśnie ofiarom przestępstw i to jest ten jeden z głównych celów naszego funduszu, mianowicie to, żeby wspierać osoby pokrzywdzone przestępstwem, bo środki z Funduszu Sprawiedliwości pochodzą od przestępców, pochodzą z części wynagrodzeń więźniów, którzy pracują w ramach programu Praca dla Więźniów, ale przede wszystkim z nawiązek, z różnego rodzaju kar pieniężnych i bardzo ważne jest to, żeby te środki trafiały z powrotem do społeczeństwa właśnie dla osób, które są tymi przestępstwami pokrzywdzone, a ochotnicze straże pożarne są tutaj wyjątkowym wsparciem, bo tak jak wszyscy wiemy, uczestniczą nie tylko w różnego rodzaju incydentach, takich jak pożary czy podtopienia, ale właśnie bardzo często pomagają ofiarom wypadków i bardzo ważne jest, żeby ten sprzęt, którym dysponują, był rzeczywiście najwyższej jakości, właśnie po to, żeby zapewnić im bezpieczeństwo i żeby zapewnić tę skuteczną ochronę osobom pokrzywdzonym, na przykład w wypadkach. To jest ważne tym bardziej, że mówimy tutaj o ochotnikach. I zawsze przy takich okazjach dziękuję druhom strażakom za ich bezinteresowną służbę i bardzo się cieszę, że Ministerstwo Sprawiedliwości, że Fundusz Sprawiedliwości może właśnie wspierać ochotników w ich pracy na rzecz innych i w ich służbie na rzecz całego społeczeństwa, w szczególności oczywiście wspólnoty tutaj lokalnej, całej gminy i składam te podziękowania również na ręce pana wójta, dziękując za tę dobrą współpracę, dziękując za to, że ten projekt był przygotowany naprawdę bardzo dobrze, bo on jest rzeczywiście tutaj w Kodniu ze względu na trasę, ze względu na granicę, ze względu na ruch związany z sanktuarium, z pielgrzymami. Ten projekt jest bardzo potrzebny. Ja niezmiernie się cieszę, że otrzymaliśmy te środki, bo wiadomo, Kodeń jest specyficzną miejscowością. Około 150 tysięcy do 200 tysięcy rocznie odwiedza nas pielgrzymów. Mało tego, mamy jeszcze dużo turystów zewnętrznych. Drogi mamy, jakie mamy, możemy tylko sobie ponarzekać, no ale będziemy też walczyli, żeby te drogi były w dużo lepszym stanie. Tu chciałem podziękować panu ministrowi, bo się osobiście zaangażował, panu Marcinowi Romanowskiemu, całej tej komisji, która przeznaczała środki, no i w ogóle całemu ministerstwu, proszę przekazać, panie ministrze, podziękowania, że te środki trafiły do nas. Mamy sami, wiecie, dużo tych imprez religijnych. Mamy sierpniowo, lipcowo, mamy 14-15 sierpień, gdzie bardzo dużo przybywa do nas pielgrzymów. Mało tego, mamy imprezy takie gminne, jak jarmark sampierzyski, mamy biegi międzynarodowe, bieg ten Tropem Wilczym, bieg tu Jana Kulbaczyńskiego, bieg Sapiechów, także dodatkowo jesteśmy taką miejscowością, gdzie bogactwo dzieł i piękno natury. Często też tutaj występują takie kolizje, przy których drogowe kolizje, gdzie kierowca mało kiedy ma jakieś szanse, musi być szybka pomoc ze względu na to, że pojawiło się u nas bardzo dużo łosi tutaj w tej chwili. Także to musi być, panie ministrze, i dobry sprzęt do dojazdu i konkretny sprzęt, dobry sprzęt, żeby tych ludzi tam ratować. No ja tylko się mogę cieszyć, że ministerstwo się pochyliło i przyznało nam te środki, bo tabor mamy, jaki mamy, jeżeli chodzi o straż pożarną, ale było już wiele programów, drodzy Państwo, z których też korzystaliśmy. To też na ręce pana ministra i tego rządu chcę podziękować, bo skorzystaliśmy z bardzo dużo programów na doposażenie straży pożarnej. To było
takie już jakby dopięcie tego całego programu, bo brakuje nam z tych samochodów. No i cóż, życzę sobie, panie ministrze, aby ta współpraca dalej trwała. Niespodziewaliśmy się aż takiej dużej kwoty. Przeznaczymy ją na zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego z przeznaczeniem do gaszenia przede wszystkim lasów, byśmy chcieli, żeby posiadał dużo więcej wody niż nasze samochody, które w tej chwili posiadamy. No i myślę, że tym nowym samochodem będziemy działać na szerszą skalę i przyniesie tutaj dużo radości i strażakom, i wszystkim ludziom w gminie. Jak potrzebny jest ten samochód? No bardzo jest potrzebny, bo musimy wymienić ten stary, który mamy w tej chwili, 41-letni, wysłużony samochód, który też nas nigdy nie zawiódł, ale no niestety obowiązki są takie strażaków teraz, że potrzebne są dużo lepszy sprzęt jest potrzebny niż do tej pory. Proszę powiedzieć, ile macie samochodów na stanie? W tej chwili mamy cztery. Cztery wozy strażackie? Tak, dwa średnie i dwa lekkie. A może w ogóle kilka słów o jednostce, ilu strażaków macie, w ogóle jakim sprzętem dysponujecie? W tej chwili jednostka nasza liczy 44 członków Ochotniczych Straży Pożarnych i 5 wspierających. Sprzęt, który mamy, to jest Mercedes, taki Sprinter, Lublinek, Star 244 i MAN.